słynne zdjęcie już kija bejsbolowego w kwestii uchodźców, imigrantów i pańskiej firmy, tak, która ponosi straty. Oczywiście tego kija bejsbolowego, jak będzie potrzeba, użyję go. Jeżeli na mojej naczepie będzie włamanie, a moim obowiązkiem jest powierzonego mienia mi bronić, jeżeli będę w domu, w zamkniętym domu, na moim podwórku, jeżeli ktoś będzie się włamywał, użyję go bez jakiegokolwiek wahania i nie będę patrzył na konsekwencje. Jeżeli ktoś próbuje mi robić krzywdę i moje mienie zniszczyć, dlaczego ja mam się patrzeć? Ja nie będę z tym bejsbolem latał po ulicach lub komuś krzywdę robił. Ja do normalnego człowieka, normalnie człowieka zachowującego się, ja nie mam nic. Ja znam imigrantów, uchodźców, którzy mieszkają w Polsce. Są to normalni ludzie, oni zachowują się jak cywilizowani ludzie. A jeżeli ktoś zachowuje się jak bydło, czy to będzie w Polsce, czy to będzie za granicą, na pewno odezwę się i nie przejdę nijako obok takiego zdarzenia. Więc jeżeli ktokolwiek będzie się próbował włamać do mojego samochodu, użyję go bez wahania.